myśli, uczucia i zamiary Twojej osoby ukochanej. Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy, moich stałych subskrybentów, wiernych, cudownych, kochanych. Proszę Was o lajki, o komentarze. Napiszcie mi, czy ten rozkład z kart Tarota, który teraz postawię, z Wami rezonuje w jakiś sposób. Oczywiście przypominam, że jest to wróżba kolektywna, czyli dla ogółu, dla Was wszystkich, niezależnie jakie historie macie. Kochani, myślcie teraz o osobie ukochanej i zobaczymy wspólnie, co pokażą karty. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, napiszcie mi e-maila, a ja wyślę Wam opcje wróżb i oczywiście zestawy, terminy i tak dalej. Myśli osoby ukochanej. Jest to król mieczy, czyli osoba intelektualna, bardzo zaplanowana, racjonalnie myśląca, ale może też zimna, odpychająca, bardzo siedząca w głowie, czyli wszystko musi sobie przeanalizować, przemyśleć, zaplanować. Jest to osoba spod znaku bliźniąt, wagi lub wodnika, czyli żywioł powietrza, bardzo szybko działająca, jest to najszybszy żywioł. Taka osoba tutaj myśli o Was, myśli tutaj, czy wstać, czy iść w Waszą stronę, jaką podjąć decyzję. Tutaj mamy kartę podjęcia decyzji, wyruszenia w kierunku Waszym i tutaj jakiś szikser, czyli jakaś zmiana raptowna, którą chce zrobić ta osoba w Waszym kierunku, przeznaczenie, jakieś ważne wydarzenie, jeśli było teraz między Wami źle, czyli pod wozem, to będziecie na wozie, czyli przemieni się to wszystko w dobre, tak, i będzie lepiej. Czyli tutaj myśli ta osoba, by podjąć decyzję i pójść w Waszą stronę, by coś się przemieniło na lepsze. Takie są myśli. Teraz zobaczmy uczucia. Złamane serce, czyli trzy miecze. Ból. Trzy pentakle, czyli chęć podziwienia. No i diabeł. Wow. Kochani, więc mamy złamane serce, smutek, rozpacz, wołanie o pomoc. Nie wiem, albo trójkąt miłosny, albo po prostu jakiś, nie wiem, zranienie, tak? Czyli ta osoba cierpi praktycznie. Cierpi, myśli, rozpacza, podziwia Ciebie tak naprawdę w ukryciu serca. I jest to być może związek toksyczny tutaj. Bardzo silna chemia, bardzo silna seksualność, być może jakaś perwersja seksualna, manipulacja, diabeł, czyli kusi, tak, kusi poprzez też seks, manipulację emocjonalną, kusi cały czas, wraca, chce być może się spotkać tylko na seks, ale tutaj też mam cierpienie w sercu, tak, lub nie zaprzeczam, trójkąt miłosny może też być i kłamstwo, zdrada, tak. Teraz jakie są zamiary Waszej osoby ukochanej w stosunku oczywiście do Was? Cesarzowa, król pentakli i rycerz mieczy. W przełożeniu mamy 9 buław, czyli tutaj ta osoba boi się jakiegoś zagrożenia, jakiegoś ataku z Waszej strony czy kłótni. Stoi jakby cały czas, pilnuje, gotowa jest do odbicia ataku, boi się jakiegoś zagrożenia, że może coś straci lub coś straciła. Myśli o Was przepięknie, pozytywnie, jako cesarzowej, czyli pięknej, wspaniałej, atrakcyjnej, charyzmatycznej, cudownej, zadbanej kobiecie, która jest potencjalną, dobrą, wspaniałą partnerką, matką, kochanką, żoną. W samych superlatywach myśli o Was.
Jest tutaj król pentakli, czyli myśli o Was stabilnie, myśli o relacji stabilnej z Wami, ponieważ jesteście dla niego niesłychanie atrakcyjne i piękne, jako kobiecość sama w sobie. Również być może myśli tutaj o dziecku, ponieważ mamy kartę ciąży, lub po prostu o stabilnej relacji i będzie jeszcze tutaj walczył o tą relację, o spotkania, o komunikację. Ponieważ mamy rycerza, tak, mieczy, czyli wszystko to, co zostało jeszcze tutaj stracone między wami, ponieważ jest smutek, tak, żal, będzie tutaj chciał odzyskać, ponieważ rycerz walczy, waleczny, tak, o swoje i szybko będzie walczył, szybka będzie tu akcja o coś stabilnego z wami, ale tak jak mówię, też jest karta diabła, czyli uwaga, czy ta osoba jest w stosunku do was szczera, czy nie ma jeszcze brudu za uszami, czy nie ma jeszcze jakiejś innej partnerki, kobiety lub partnera, w zależności o kogo pytacie, ponieważ tutaj jest oczywiście trójka mieczy, która też może wskazywać w jednej jakiejś tam interpretacji, ponieważ interpretacji może być więcej, ale może wskazywać również na trójkąt, tak? Przy tej kombinacji też diabła może być to karta nieszczerości, zdrady, kłamstwa, toksyczności, egoizmu. Także proszę uważajcie, ale będą jakieś tu raptowne zmiany między Wami, jeśli ta osoba po prostu zejdzie z blokad i podejmie jakąś ważną decyzję. I będzie tutaj działać, będzie walczyć, będzie kusić, będzie manipulować. Także uwaga. Uwaga też na jakieś sprzeczki, tak, żeby nie było jakichś sprzeczek, zadziorów, konfliktów. Także takie mamy tej myśli, uczucia i zamiary Waszej osoby ukochanej w stosunku do Was. Napiszcie, kochani, w komentarzach, czy to rezonuje w jakiś sposób z Wami. Oczywiście przypominam, wróżby kolektywne dla ogółu nie muszą rezonować 100%, ale w jakiejś części z każdym z Was. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na mój kanał. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do usłyszenia już wkrótce.